Pana zdaniem to jest wybieg pracodawców tej umowy? Tak, to jest cwaniactwo. To jest cwaniactwo, tak trzeba to nazywać. I to ci pracodawcy, którzy są takimi cwaniakami, szkodzą tym uczciwym pracodawcom, którzy chcą zatrudniać pracowników na umowach kodeksowych, ale konkurencja na to nie pozwala. No, bycie przedsiębiorcą też nie jest łatwe. Właściwie też się nie ma urlopów, też nie ma zwolnień. Trzeba za same składki odprowadzać niezależnie od dochodu czy obrotu. Tak, ale proszę zobaczyć na to, że coraz częściej wielkie, bogate, tłuste koncerny zatrudniają właśnie na umowach śmieciowych. Ich na to stać. Tu nie można mówić, nie może być wymówką to, że kogoś nie stać na to. I też zwróćmy uwagę na samo nazewnictwo. Pracodawcy, czyli daje pracę, a nie zleceniodawcy. Niech się Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan zmieni nazwę na nie pracodawcy, tylko zleceniodawcy albo śmieciodawcy. Dlaczego według Pana umowy śmieciowe, tak zwane umowy śmieciowe, czyli umowy o dzieło, umowy zlecenie są niedobre? Te umowy pozbawiają wszelkich praw pracowniczych pracujących na ich podstawie. Mówimy tutaj o prawie do urlopu, do chorobowego, macierzyńskiego, norm czasu pracy i odwołania się do sądu pracy. Czyli właściwie co tutaj należałoby zmienić? No bo zawsze ekonomiści mówią, że te umowy wynikają z tego, że są horrendalne w porównaniu do zarobków koszty pracy, że pracodawca płacąc 1300 zł komuś na rękę, drugie 1300 płaci państwu. Oczywiście, dlatego promujmy uczciwych pracodawców, tych, którzy zatrudniają na umowach kodeksowych. Im możemy ulżyć, jeżeli państwo obdarowuje przywilejami podatkowymi bogate sieci handlowe, to równie dobrze może obdarować czy pomóc wspomagać tych pracodawców, którzy tworzą atrakcyjne, a więc kodeksowe miejsca pracy. To są dane Komisji Europejskiej, która alarmuje, że w Polsce aż co trzeci pracujący ma umowę śmieciową. To jest dwukrotnie więcej niż wynosi średnia unijna. To jest duży problem? Może lepsza umowa jakakolwiek niż żadna? Nie, to jest zła filozofia, że bezrobocie jest gorsze niż umowa śmieciowa, ponieważ to tak jest taki wybór jak pomiędzy dżumą a cholerą, czyli żaden. Nie po to walczono 32 lata temu na Wybrzeżu, na Śląsku czy w całej Polsce, żebyśmy dzisiaj pracowali na umowach śmieciowych. To nie daje niczego, ale też szkodzi państwu, ponieważ szkodzi finansom publicznym państwa, systemowi emerytalnemu. Umowy śmieciowe są gorzej opodatkowane, oskładkowane, ozusowane. No powiedzmy po prostu, umowa śmieciowa to jest tak naprawdę tylko i wyłącznie pensja, tak naprawdę zapewniona w jakiś tam sposób. To też nie zawsze jest tak, że umowa śmieciowa daje jakąś pensję. Wszystko zależy od tej umowy. Tam można zapisać tak naprawdę wszystko. Nie ma możliwości odwołania się do sądu pracy. Nie ma żadnych gwarancji pracowniczych. Że dzisiaj śmieciowe umowy, jutro śmieciowe emerytury, ludzie będą, Platforma może to rozdawać, to będzie nawet z ich strony humanitarne, żeby ludzie się nie męczyli, tylko od razu taką truteczkę sobie zażyli i jest nie aż taka bolesna śmierć. Na pewno lepsza taka śmierć niż takie życie, jakie nam rząd Platformy teraz funduje. Prywatyzacja szpitali, umowy śmieciowe, a oni się bawią afery, jedzą sobie kawior, latają na konferencję o drugim życiu na Marsie do Paryża. Nie rozumieją tych problemów, które my mamy. Szczególnie my ludzie młodzi, brak perspektyw, brak mieszkań, brak pracy, normalnej pracy. I oderwani są od rzeczywistości. Inny świat. Inny świat ma Kasia Tusk, inny świat mamy my.